Ile serc przeszczepiliście w ośrodku w 2023 roku i jak tendencja wygląda w tym roku? W 2023 roku przeszczepiliśmy 38 pacjentów. W tym roku na chwilę obecną mamy wykonanych 27 przeszczepień. No tutaj też wspomnę, że my od ponad 25 lat zajmujemy się programem transplantacji serca i w zeszłym roku mieliśmy okrągłą liczbę przeszczepień 700, czyli w tym roku zbliżamy się do 760. Jak na tę chwilę określiłby Pan największe wyzwania ośrodka? No, największym wyzwaniem dla ośrodka jest pozyskanie dawców, ponieważ będąc ośrodkiem transplantacyjnym, my jesteśmy przygotowani 24 godziny na dobę na zgłoszenie przeszczepienia, na zgłoszenie pobrania. Mamy listę oczekujących pacjentów i jedynym elementem, który nas tym ogranicza, jest dostępność dawców i dostępność narządów do przeszczepienia. Czyli my poza budowaniem świadomości społecznej i różnymi akcjami, które mogą wpływać na zwiększenie świadomości społecznej i dawstwa wśród osób zmarłych, mamy ograniczone możliwości zwiększania liczby przeszczepów i ograniczania kolejki pacjentów czekających na przeszczepienie. Jak kwalifikuje się pacjenta do przeszczepienia serca? Każdy pacjent kierowany do nas, do naszego instytutu, czy to z zewnątrz, czy to z klinik wewnętrznych, podlega konsyliarnej kwalifikacji, czyli jest kwalifikowany przez zespół, którego między innymi jestem członkiem, w skład którego wchodzą kardiolodzy, kardiochirurdzy, anestezjolodzy, transplantolodzy i jest oceniany przeciwwskazania i wskazania do przeszczepienia u każdego pacjenta indywidualnie i po tym pacjent zostaje wpisany na krajową listę oczekujących na przeszczepienie, jeżeli zostanie pomyślnie zakwalifikowany do przeszczepienia. Oczywiście w tych przeszczepieniach liczy się czas, każdy ma tego świadomość, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wygląda dyżur takiego lekarza. My rozmawialiśmy chwilę przed wejściem tutaj i pan opowiadał, że ten dyżur trwa 24 godziny, jest naprawdę wyzwaniem. Jesteście państwo w pełnej gotowości, gdyby coś miało się wydarzyć. Czy jest jakaś taka sytuacja, która wyjątkowo zapadła panu w pamięć? Jakieś takie zdarzenie albo sytuacja konkretnego pacjenta, którą zapamięta pan na życie? No jedyna taka sytuacja, kiedy rzeczywiście, którą pamiętam do dziś, to jest zgłoszenie 3 przeszczepień w ciągu 12 godzin, kiedy musieliśmy przeskakiwać właściwie z karetki do karetki, wezwać dodatkowy zespół do kolejnych operacji. Było to nie lada wyzwanie logistyczne, ale wszystko skończyło się sukcesem, natomiast no, to były ciężkie 12 godzin. Właśnie, żeby tak nasi widzowie zrozumieli, to nie jest tak, że tych sytuacji jest podczas dyżuru kilkanaście, prawda? Jednak przeszczepienia serc no nie są aż tak częste. Zwykle dyżur wygląda jak? Ile mniej więcej takich sytuacji statystycznie się zdarza? Zwykle jest tak, że my mamy dyżur pod telefonem, czyli po południu, po pracy wracamy do domu i pozostajemy w gotowości. No ta gotowość to nie polega na tym oczywiście, że jesteśmy w blokach startowych i w każdej chwili możemy dostać się do szpitala, bo nie jest to aż tak konieczne. Natomiast staramy się być w takiej gotowości, aby po otrzymaniu telefonu od naszego koordynatora w ciągu godziny najpóźniej być w szpitalu. To też zależy od tego, czy ten dyżur polega na tym, że jedziemy do pobrania, czy przyjeżdżamy do przeszczepienia, bo to są też inne trochę rodzaje dyżurów, bo transplantolodzy w naszej klinice pełnią też i dyżury takie, w których jeśli nie ma transplantologa na dyżurze stacjonarnym, musimy przyjechać transplantolog do przeszczepienia i to też jest taki dyżur w gotowości, kiedy no, nie wiemy, kiedy przyjdzie telefon, że trzeba jechać, czy to do pobrania, czy do przeszczepienia. Do pobrania często jeździmy na drugi koniec Polski, więc to 12 godzin potrafi zająć takie pobranie. Pojechać, ocenić dawcę, pobrać narząd, przywieźć z powrotem. Wykorzystujemy transport lotniczy i szybkie karetki, ale to potrafi zająć 12 godzin,
naprawdę no, ciężkiej pracy. Bardzo dużo, jak zwykle zresztą przy okazji tych naszych spotkań, rozmawiamy o takiej świadomości społecznej. Jak na dzisiaj ocenia ją Pan w Polsce? Świadomość społeczna, jeśli chodzi o dawstwo u osób zmarłych, bo to jest najbardziej takim newralgicznym problemem w budowaniu świadomości społecznej, wzrasta. Można powiedzieć, że wzrasta, aczkolwiek jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o ten temat. Tutaj na pewno ważnym elementem jest poruszanie tego tematu w środowiskach rodzinnych, ponieważ jest to trudny temat, nie ukrywam. W sytuacji, gdy bliska osoba umiera i zostaje zakwalifikowana jako dawca, no nie jest czas wtedy na zastanawianie się, czy ta osoba byłaby za tym, żeby zostać dawcą, czy nie, że właściwie nigdy nie rozmawialiśmy na takie tematy. Wydaje mi się, że powinniśmy brać pod uwagę to i chociaż raz w życiu z bliskimi odbyć taką rozmowę, żeby w razie nieszczęścia móc się do czegoś odnieść, bo może ktoś z naszych bliskich chciałby, aby po jego śmierci jego narządy były przeznaczone dla osób nieuleczalnie chorych do transplantacji. Może byłby bardzo za, a jeśli nie spytamy, to tego nie będziemy wiedzieć. A chwila, kiedy te sprawy się toczą, naprawdę jest bardzo trudną chwilą dla rodziny i to nie jest czas wtedy na tego typu dywagacje. Zgodzi się Pan ze mną, że nadzieja w młodych i widać jednak, że młodzi ludzie są bardziej otwarci na te tematy. Ja mam wrażenie, że to oni trochę prowokują przy tym przysłowiowym rosole niedzielnym rozmowy na te trudne tematy. Na pewno tak. Na pewno świadomość społeczna ludzi młodych i ich pogląd na te sprawy jest, można powiedzieć, bardziej otwarty i elastyczny. Wiemy, że ludzie starsi podchodzą w sposób bardziej konserwatywny do tego, ale może tym bardziej warto jest z nimi również i rozmawiać na temat tego, bo nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć. I taki temat przedyskutowany chociaż raz przy przysłowiowym rosole może dać nam potem w razie nieszczęścia mniej problemów. Nie mogę Pana nie zapytać o to, co lubi nasze serce. Może ma Pan jakąś taką jedną uniwersalną, o ile się da, radę, żebyśmy wszyscy po prostu o te nasze serca zadbali? No, nasze serce jest stworzone do ruchu, więc nasze serce lubi ruch, nie lubi stagnacji. To jest narząd, który potrafi pięciokrotnie zwiększyć swoją wydajność wtedy, kiedy potrzebujemy, czyli ma dosyć duże rezerwy. Oczywiście nie u każdego, bo to wszystko powinno być dobrane indywidualnie, ale serce jest jak koń wyścigowy, powinien czasami biegać. Więc jeżeli nie dajemy mu tego ruchu, nie pozwalamy wykorzystać jego w pełnych możliwości i wskazujemy go na stagnację, to taki narząd, no niestety, zacznie nam prędzej czy później chorować. Musimy go motywować do ruchu, bo on do tego jest stworzony, żeby nam dać większą wydolność, żeby nam po prostu pozwolić wykonywać aktywność. Jeżeli mu tą funkcję obetniemy, to będzie sobie powoli, można powiedzieć, zanikał. A z drugiej strony, czego serce najbardziej nie lubi, gdybyśmy wycięli jednak informację o tym, że właśnie stagnacji, to co jeszcze, na co jeszcze macha Pan palcem pacjentom, czego nie wolno robić, żeby tym naszym sercom nie szkodzić? Głównie niedodiagnozowanie. To jest bardzo ważny czynnik na zasadzie takiej, że nie wiem, nadciśnienie mam, ale nie boli. Jakąś wadę serca mam, ale to odkładam na później, bo serce bardzo mocno pracuje, jest najciężej obciążonym naszym narządem. W ciągu całej doby ono nie ma właściwie chwili odpoczynku, poza tymi momentami rozkurczu. To jeżeli zaniedbujemy je, nie diagnozujemy i nie leczymy tych chorób, które odbijają się na nim później, mówię tutaj na przykład o nadciśnieniu, chorobie wieńcowej, czyli miażdżycy ogólnie rzecz biorąc, to serce niestety skazujemy na ciężką chorobę, ciężkie powikłania i samych siebie również niestety.
Ciekawe jest to, co pan doktor mówi. Powiedział pan niedodiagnozowanie, a nie niediagnozowanie, czyli my się badamy i mamy świadomość pewnych chorób, ale po prostu mimo zaleceń lekarzy myślimy sobie, jakoś to będzie? Często niestety tak bywa, ponieważ nie wszystkie choroby serca albo nie wszystkie choroby, które odbijają się na sercu, bolą i stanowią dla nas jakiś problem życia codziennego. Często marginalizujemy je, często spychamy na bok. Pojawiają się bóle dławicowe, no to tylko przy wchodzeniu po schodach, no to będę chodził wolniej, tak, no i tam kiedyś się tym zajmę, a potem przychodzi zawał i już jest za późno. I tego serce bardzo nie lubi. Niestety musimy o nie dbać na bieżąco każdego dnia, pilnować, bo ono musi nam starczyć na całe życie. No właśnie, albo sama wiem z doświadczenia, że słyszę od lekarza, proszę przyjść za rok, skontrolować się, a nawet się nie obejrzę, mijają 3 lata, 5. Pewnie takich pacjentów też pan nieraz diagnozował. Niestety też tacy pacjenci się zdarzają, no ale staramy się budować również i tą świadomość, żeby dbać o serce każdego dnia, nie odkładać go na później, bo no tak jak mówię, no można to porównać do uszkodzonego silnika w samochodzie, który im dłużej będzie pracował, tym bardziej będzie się psuł. Musimy o niego zadbać, musimy go naprawić, wyregulować, żeby jak najdłużej nam starczył, ponieważ liczba przeszczepień w Polsce, jeśli chodzi o serce, to sięga no około 180, 190, 200 przeszczepień. Maksymalnie, to jest maksymalna liczba, którą zrobiliśmy rocznie, ale to wszystko nie pokrywa zapotrzebowania, a choroby układu sercowo-naczyniowego są bardzo dużym wyzwaniem dla nas wszystkich.